Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie tak, nie regulujcie tego, co teraz trzymacie w rękach albo siedzicie przed tym. Mówimy tu oczywiście o jakimkolwiek odbiorniku, bo jest to ostateczna przygoda Czopka Piotrka. Jedynka. Marek Lachowicz odpowiada za tą nietypową pozycję. Możemy go kojarzyć z takich pozycji jak Gang Wąsaczy czy Pana Parówka. I tak tych bohaterów tutaj będziecie mieli okazję poznać, bo odgrywają oni dość istotny element fabuły. Natomiast sam komiks jest wydany przez Kulturę Gniewu w formie takiej zeszytowej, bym powiedział, nawet tak to wygląda. Cena przystępna bo 29,90 i krótki opis dla Was. I teraz sobie wyobraźcie Czopka Piotrka, tak właśnie, bo on jest naszym głównym bohaterem, jako celebrytę, gwiazda, która świeci dość mocno, jest kojarzony, ale w wyniku pewnych sytuacji, gdzie atakuje go, mówiąc przysłowiowo, kupa, musi zmienić swoje podejście do codziennego życia. Komik zdecydowanie nie dla młodszego odbiorcy, bo raczej nie. Tutaj pojawiają się tematy związane z, nazwijmy to, uzależnieniem, jeżeli tak możemy to nazwać, ale też i substancjami, które powodują dziwne, wiecie co. Nie chcę o tym mówić, nie wiem jak do tego podejdzie YouTube. Niemniej chcę, aby ten komiks doszedł do wielu, bo jest on fajny, ciekawy, śmieszny przede wszystkim i taki nietypowy. Kurczę, dawno nie czytałem coś, co mnie mogło aż tak zaskoczyć. I Czopek Piotrek mnie zaskoczył. Tak jak kiedy czasami zaskakuje nas pewna czynność albo jej brak możliwości wykonania, to wtedy czopki są potrzebne i ten czopek tutaj też jest potrzebny, w formie komiksu, bo ten komiks jest naprawdę bardzo fajny, czyta się go przyjemnie, jest śmieszny, ma ładną kreskę i w ogóle Marek Lachowicz dał radę. Kurczę, ciężko mi opowiadać. Komiks, który czyta się sam, komiks, przy którym nieraz się uśmiałem, żeby nie powiedzieć po prostu uśmiechnąłem. Zachowajmy powagę, bo przecież ten komiks jest tak poważny i jest w nim tyle przysłowiowego bagna, bo jest, oraz innych bohaterów. A wszystko mógłbym powiedzieć, że nawiązaniem do pewnego razu w trawie, dobrze pamiętam, o mrówce, która chciała dojść do wymarzonej oazy. Nasi bohaterowie po części też właśnie w takie miejsce chcą dotrzeć. Czy im się to uda? Czy Czopek Piotrek naprawdę chce do tego miejsca dotrzeć? A może on cierpi, bo brakuje mu tego świata, blasku i fleszy, do którego się przyzwyczaił? Tak, Czopek może się przyzwyczaić do takich rzeczy. Komiks ogromnej ilości humoru, niekiedy absurdów, ciekawych bohaterów, a jednocześnie przygody, która daje satysfakcję po zakończeniu cliffhangerem, bo tak właśnie się tutaj dzieje. Dokładnie. Jedynka to nie znaczy, że sami wiecie, bo Czopek bardziej jest przy dwójce. Tutaj jedynka oznacza, że będzie dwójka i ja na nią czekam. Jestem bardzo ciekaw, co tam się może jeszcze wydarzyć. Co jeszcze Marek Lachowicz jest w stanie wymyśleć, żeby jeszcze bardziej pojawił się banan na mojej twarzy, kiedy będę czytał jego komiks. Więc tak, zdecydowanie warto się zainteresować, bo będziecie się dobrze bawić. Także brawo Kultura Gniewu, bo z tego wszystkiego nie wiem, czy wspomniałem, że to oni wydali ten komiks. Tak, to właśnie Kultura Gniewu, nie Krótkie Gadki.
krótkie gadki, to byłoby zdecydowanie złe z ich strony. A jeśli chodzi o kulturę gniewu, jak najbardziej. Nazwa ich wydawnictwa idealnie pasuje do Czopka Piotrka. W sensie, nie chcę się pogrążyć już w tym filmie. Naprawdę, ostateczna przygoda Czopka Piotrka jest po prostu świetna. Kultura gniewu, wybacz mi, tu nie ma żadnych podtekstów. Tu są tylko niedopowiedziane słowa, które nic nie znaczą. Znaczy tylko to, żeby sięgnąć po ten komiks i przekonać się na własnej skórze, jak czasami potrafi nas artysta zaskoczyć. W tym dobrym sensie. Więc gdybyście chcieli się tak poczuć jak ja, mówię, że poczuć, wiecie, nie chodzi mi o problemy gastryczne, ani inne, które tam później gdzieś pojawiają się niżej, tylko w tym sensie sami wiecie. Więc tak, zdecydowanie, na dole w opisie tego filmu znajdziecie link, gdzie możecie sobie nabyć ten komik, gdybyście mieli taką ochotę. Oczywiście nie zapominajcie też, że na MFC go będziecie mogli zdobyć, bo MFK już jutro, kiedy to nagrywam, kiedy to mówię, chyba, albo pojutrze, nie mniej w ten weekend, więc tak, tam Piotrek będzie na was czekał, na stoisku Kultury Gniewu, więc zachęcam. Może lepiej właśnie na żywo, wiecie, kupić komiks w sensie. No i oczywiście skomentować, polubić, udostępnić, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. A także nie zapominajcie o tym, aby zasubskrybować kanał i zaznaczyć sobie dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię wam cześć, trzymajcie się.